To, co działo się na tej wsi w Rosji do dzisiejszego dnia, jest obiektem zainteresowania wielu badaczy zjawisk niewyjaśnionych. Odkryto tam tajemniczy sarkofag, a w nim istotę, której nigdy nie zrozumiano. Kim była? Istotą z przyszłości? Pozaziemskim stworzeniem? A może istotą z cywilizacji wewnątrz Ziemi? Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jak wiele przed nami ukryto i czy rzeczywiście jesteśmy sami na tej planecie? Stało się to na początku września 1969 roku we wsi Żawcik w powiecie Tisul w Rosji. Podczas prac górniczych w kopalni, w której wydobywano węgiel, górnik Karma Kochow odkrył w samym rdzeniu 20-metrowej warstwy leżący na głębokości ponad 70 metrów marmurowy sarkofag o głębokości ponad 2 metrów, który został niezwykle precyzyjnie obrobiony. Komendant Aleksander Aleksandrowicz Maseligina nakazał natychmiastowe przerwanie prac i wyniesienie sarkofagu na powierzchnię. Następnie zaczął go otwierać, odrywając brzegi kitu, który z czasem skamieniał. Jednak sam uszczelniacz zamienił się w klarowną ciecz za pomocą ciepła słonecznego i zaczął się topić. Jeden z chętnych nałożył sobie nawet trochę tego płynu na język, żeby go posmakować. W ciągu tygodnia stracił zmysły, a po kilku tygodniach po prostu stracił życie. Wieko sarkofagu było doskonale wykonane i dokładnie dopasowane. Dla lepszej szczelności wewnętrzne krawędzie miały grubość 15 cm. Odkrycie tajemniczego sarkofagu było prawdziwym szokiem dla wszystkich obserwujących. Sarkofag był wypełniony po brzegi różowawo-niebieskim krystalicznie czystym płynem. Leżała w nim świeża, około 180 cm wzrostu, szczupła i niezwykle piękna kobieta. Była około 30, piękne europejskie rysy i duże, szeroko otwarte niebieskie oczy. Miała gęste, lekko falujące, ciemnobrązowe włosy z domieszką czerwieni, sięgające jej do talii. Miękkie, białe dłonie połączyły się wzdłuż jej ciała z krótkimi, starannie przyciętymi paznokciami. Była ubrana w półprzezroczyste, białe, koronkowe sukienki tuż pod kolanami. Suknia była z krótkim rękawem, haftowana wielobarwnymi kwiatami. Nie miała nic więcej pod ubraniem. Nie wydawała się być bez życia. Raczej jakby po prostu spała. Obok głowy miała czarne, prostokątne, zaokrąglone, metalowe pudełko, trochę przypominające telefon komórkowy, o wymiarach 25×10 cm. Sarkofag pozostawał otwarty dla zwiedzających od około 10:15 do 14:00. Cała wioska przybyła, aby zobaczyć cud. Niemal natychmiast zgłosili odkrycie władzom powiatu i wezwali odpowiedzialne osoby. W ciągu kilku godzin przyleciał ceglasty helikopter i przywiózł kilkunastu towarzyszy w cywilnych ubraniach, którzy zadeklarowali, że cały teren jest przez coś skażony i należy jak najszybciej opuścić to miejsce. Następnie zabezpieczyli miejsce odkrycia i odnotowali wszystkich, którzy dotknęli sarkofagu, a nawet tych stojących w pobliżu, jakby obawiali się, że sarkofag i ta kobieta miały dar zabierania ludziom życia. Funkcjonariusze próbowali załadować sarkofag do helikoptera, ale ładunek był zbyt duży, więc postanowili zmniejszyć ciężar sarkofagu, usuwając z niego płyn. Nagle śpiąca kobieta, wyglądająca jakby tylko spała, zaczęła wyglądać, jakby coś wyssało z niej życie. Jej policzki stały się zapadnięte, a skóra na oczach ludzi zaczęła bardzo szybko zmieniać kolor. Dlatego zwrócili płyn, a te wszystkie tajemnicze zjawiska natychmiast zniknęły. Po chwili twarz kobiety znów się zarumieniła, a kobieta znowu wydawała się, jakby żyła. Zamknęli sarkofag i wraz z kobietą i dziwnym płynem, który był przechowywany, i przenieśli go do helikoptera. Helikopter zbił się w niebo i skierował do Nowosybirska. W ciągu 5 dni starszy profesor przyjechał z Nowosybirska na wieś i dowiedział się na temat wstępnych analiz dziwnego sarkofagu i tajemniczej istoty. Powiedział, że dokonane odkrycie znacząco zmieni ogólnie rozumienie historii. Wykonał wiele analiz i te wyniki naprawdę zadziwiają. Według profesora istota została zamknięta w sarkofagu co najmniej 800 milionów lat temu. To stwierdzenie jest całkowicie sprzeczne z teorią według Darwina o pochodzeniu człowieka i jego ewolucji od małp. Kobieta została pochowana w okresie karbońskim, na długo przed dinozaurami, na długo przed powstaniem węgla na planecie. Sarkofag pierwotnie stał pośrodku pod drewnianym sklepieniem w głębokim, gęstym lesie. Na przestrzeni wieków sklepienie całkowicie zapadło się w ziemię. Bez dostępu do tlenu przez kilkaset milionów lat przekształciło się w jednolitą warstwę węgla. Poziom cywilizacji, do której należała kobieta, znacznie przewyższał wszystkie znane cywilizacje, w tym naszą, ponieważ właściwości tkaniny, z której uszyta jest suknia księżniczki, są niedostępne naukowej analizie. Sprzęt do produkcji takiego materiału nie jest wynalazkiem ludzkości. Nie mogli nawet rozpoznać składu różowo-niebieskiego płynu. Rozpoznali tylko niektóre podstawowe składniki, pochodzące z najstarszych odmian cebuli i czosnku. Profesor nic nie mówił o metalowej skrzynce, tylko że była ona nadal przedmiotem dalszych badań. Co ciekawe, ogrom ludzi, którzy odnaleźli sarkofag, a nawet ci, którzy tylko go widzieli, odeszli w tajemniczych okolicznościach. Wielu z nich podczas jazdy samochodem, a niektórzy przez problemy z sercem. Spekuluje się, że to kwestia klątwy tajemniczej istoty, a może po prostu władze chciały wszystko utajnić, więc odebrali im życie. Simpsonowie przewidzieli śmierć królowej Elżbiety. Te zdjęcia szokują. Link do filmiku na ten temat w opisie. Simpsonowie przewidzieli śmierć królowej Elżbiety. Te zdjęcia szokują. Link do filmiku na ten temat w opisie.